stop. Teraz zatrzymaj na prosty koło, aż spokojniej. Nie bardzo ładnie. O to chodzi? Biuro? A co, trzymałeś do biura, tak? Tak. Promizorka. Sanitarny gazet. Delikatnie gasi sprzęgło. Jak w samochodzie, ty. Dobra, zgas. Tak jak mi. Ja chciałem się jak za chwilę pojedziemy w prawo. Na stopie trzeba będzie się zatrzymać. Drugi szef ma takie rurki podokręcane, nie? Żeby nogi nie coś są, jak się przewrócił, nie? Że jest bezpieczny. Prawo, prawy kierunkowskaz, dobrze. Sprzęgło sobie wciśnij do końca już. Dotoczysz się do tej linii zatrzymania. Do bliżej prawej, proszę, bliżej prawej. Jedynka sobie przygotuj już, jedynka. Macie jak teraz. Tutaj biegnie się do góry. I właśnie potem można się pogubić, na którym biegu się jest, nie? Aha, tak. No, natomiast sprzęgło trójkę, proszę. Sprzęgło trójkę do góry, pójdź sprzęgło i spokojnie jedziemy, troszkę szybciej będzie się jechał. Motor będzie trochę ciszej pracował, tak że będzie ci przyjemniej. Dalej. Na tym główniejszym skrzyżowaniu skręcimy w prawo. Zmień sobie bieg na niższy, bo pewnie nie wiesz, jaki biegu jest, tak że zmniejszy sobie bieg na niższy. Nawet jak zwalisz do jedynki, to nie szkodzi. Prawy kierunkowskaz poproszę, prawy. Nawet jeśli nic nie będzie jechało, to zrobimy to zatrzymanie, dobrze? Sprzęgło jedynkę włącz sobie nawet. Niżej. Jak już nie będzie się niżej włączało, to znaczy, że już jest jedynka. Dobrze, dojdź do prawej, bliżej prawej, trochę lekko bliżej prawej. Spokojniej. Jeszcze troszkę, żebyś coś widział. Zatrzymaj. Stop. I poczekaj chwilkę, jeszcze policja nie przejedzie i dopiero pojedziemy my. Sprzęgło dwójka, proszę. Wyłącz kierunkowskaz. To się dużo dzieje na początku. I jedziemy. Spokojnie, za chwilę trójkę sobie włączysz. Trochę rozpędź emocji na tej trójce. Jeselka na dachu. Yes. I się martwi. Kierunkowskaz prawy. Prawy, kierunkowskaz prawy. Dobrze. I w prawo na plac jeszcze wyjdziemy. Dobra, udało się.